majonez domowy. Jedno jajo będzie sparzone. Do tego ja dodam całą cytrynę. Wy możecie dodać pół bądź łyżeczkę octu, jak lubicie, lub w ogóle bez. I do tego musztarda, pieprz, sól, no i olej. Wiadomo. Tutaj oddzielam, zostaje sobie samo żółtko. Białko będę wykorzystywał później. Ja dodam całą cytrynę, bo potrzebuję bardziej kwaśnego majonezu. Nie chcę dodawać octu, będzie zbyt ostry, a ja będę potrzebował takiego właśnie bardziej kwaśnego. Majonez, w ogóle skąd pochodzi? Jedni są zwolennikami teorii, że pochodzi z Bayonne bądź z La Mayonnaise, skąd ma brać swoją nazwę. Drudzy, że powstał na cześć zwycięstwa księcia de Richelieu, będącego w 1756 roku w służbie króla Ludwika XV. Na cześć jego zwycięstwa w mieście Mahon na wyspie Minorka. Wówczas ta wyspa należała do Anglików. I tak teraz jedni i drudzy twierdzą, że mają rację. Co nie zmienia faktu, że majonez jest fantastyczną przyprawą, fantastyczną potrawą, jak go nazwać, tak go nazwać. Ale tutaj ja teraz już dodałem cytrynę, tak jak widzicie, i będę dodawał olej. Olej będę dodawał do momentu, w którym majonez będzie miał konsystencję taką, jaka jest mi potrzebna. Tu będzie około 400 ml tego oleju, zanim on będzie miał konsystencję taką, jak ja chcę. W trakcie robienia majonezu możecie dodać chili, możecie dodać czosnek zamiast czarnego pieprzu, tak jak ja, dodać biały. Możecie go zrobić z całego jajka. Ja robię tradycyjnie na samym żółtku. Tak wolę. I dodaję olej naprawdę do momentu i tylko stopniowo. Olej się dodaje partiami, żeby się nam to nie zważyło. Tak jak widzicie, ja nie używam sprzętu mechanicznego. I teraz majonez ma już konsystencję taką, jaką ja chcę, jest dla mnie gotowy. A jest cała cytryna, bo mi jest potrzebny kwaśniejszy majonez na później właśnie. Przekładam do miski i majonez jest gotowy. Zapraszam do wypróbowania przepisu i pozdrawiam.